Chrześcijańskiej kobiety i w jakie stroje powinni się ubierać mężczyźni, które są właściwe, a które są niewłaściwe. Zapraszam na film. Boże, ja Tobie śpiewam, chcę podziękować Ci za Twoją miłość i łaskę, jakąś Ty okazał mi. Dzięki, żeś przyszedł do mnie, aby dać radość mi. Odtąd już będę Ci śpiewał, aby podziękować Ci. Odtąd już będę Ci śpiewał, aby podziękować Ci. Żeby zasięgnąć informacji, jaki jest właściwy ubiór niewiasty, no to powinniśmy zajrzeć do tego, co mówi nam Biblia. Jest bardzo wiele miejsc, ale może przeczytamy pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 9 do 10. Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym, ze wstydem i skromnością zdobiły, nie strefionymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi, ale jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności dobrymi uczynkami. Może na razie na tyle. Czy tu, w tym miejscu Biblii, które przeczytałem, jest mowa o tym, że niewiasta ma zakaz chodzenia, ubierania się w spodnie? Czy to jest tak, jak niektórzy bracia sugerują, że dla niewiasty właściwym ubiorem jest jedynie sukienka albo
spódnica, natomiast mężczyźni, że powinni ubierać się w spodniach. Tu przejrzałem kilka innych miejsc Biblii w Nowym Testamencie, ale wszędzie brzmi podobnie jak i tutaj, żeby się niewiasty skromnie zdobiły, niestrefionymi włosami. Żeby bogato się zbytnio nie ubierały, ze złotem, perłami, zwyczajnie po prostu. Ale nie ma mowy o sukienkach, spódnicach czy spodniach. Więc jeśli niewiasta ubiera się w spodnie, to czy grzeszy? Może zajrzymy w jeszcze jedno miejsce Biblii, w Starym Testamencie. To jest 5 Księga Mojżeszowa, 22 rozdział. I werset 5. To jest miejsce Biblii, którym się posługuje wielu ludzi uważających, że niewiasty nie mogą ubierać się w spodnie. Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obuczy mąż w szatę niewieścią, albowiem jest obrzydliwością Panu Bogu Twemu, który by to czynił. Czy w tej Księdze Mojżeszowej była mowa o spodniach? Jeśli było powiedziane, żeby niewiasta nie brała na siebie szat męskich, czy Mojżesz myślał o spodniach? Ale tak pomyśleć, że w tamtym czasie i w tamtym regionie, na pustyni, w Egipcie, czy jakikolwiek mężczyzna chodził w spodniach? Czy Mojżesz zabronił niewiastom ubierać spodni? Nie. Mężczyźni chodzili w szatach. Gdybym dziś spotkał mężczyznę z tamtych czasów i z tamtego rejonu, tu u nas, bym pomyślał, że założył na siebie sukienkę. Więc o czym mówił Mojżesz? Mówiąc, żeby niewiasta nie ubierała na siebie szat męskich, a jednocześnie, żeby mężczyzna nie zakładał szat niewieścich. Pamiętajmy o tym, że Mojżesz prowadził Izraelczyków przez pustynię. Prowadził ich 40 lat. Tam nie było sklepów. Tam był ograniczony dostęp do wody. Tam było brak higieny. Przez 40 lat wiele z nich pomarło. Natomiast wielu się po drodze narodziło. Ci, co umierali, byli pochowani. Natomiast szaty ich były dzielone na tych żyjących. Z powodu higieny, a nawet żeby uniknąć jakiejś epidemii, Mojżesz nakazał, żeby te szaty po tych pomarłych trafiały od mężczyzny na mężczyznę, a nie żeby niewiasty się stroiły strojami tych pomarłych mężczyzn. Chodziło wyłącznie o higienę, o choroby, a nie o to, jak jest tłumaczone, że niewiasta, jeśli założy spodnie, to grzeszy. Biblia, ani Stary, ani Nowy Testament nie mówi nic o tym, że niewiasta nie może ubierać na siebie spodni. Tylko, żeby się schludnie i ze skromnością zdobiła. Dziękuję za wysłuchanie i proszę rozważyć moją myśl. Powiem. Żegluję morzem życia, fale zagrażają mi, ciemne chmury zakrywają.
okrywają słońca blask. Wtedy słyszę cichy zew, dzieci, nie bój się, lecz wiesz, wiano naprzód kroć, choć burza sroży się. Tak wiele gór i dolin muszę przejść, czasami wróć zastraszyć pragnie mnie. Lecz pamiętam, że mój Bóg mego wroga dawno smógł, a więc kroczę z wiarą w przód przez życia trud. Gdy żegluję morzem życia, w różnych nurtach znajdę się. Moja barka jest miotana, chwieje się. Lecz kapitan to mój Bóg, wnet wyrywa z wszelkich trwóg, uciszy burzę słowa.